Tylko u nas. Rozmowy nie tylko o polityce. Z politykami i nie tylko. W sobotnie przedpołudnie w Radiu Łódź. Tylko u nas. Zaprasza Tomasz Lasota. Dzień dobry. Dziś ważne wydarzenie polityczne w Płońsku pod Warszawą. Konwencja Platformy Obywatelskiej, ale ponieważ wszyscy najważniejsi politycy Platformy z regionu wyjechali na konwencję, to do tego tematu wrócimy w kolejnym programie, a my dziś porozmawiamy o ważnych wydarzeniach w Sejmie i nie tylko, które miały miejsce w minionym tygodniu. Najwięcej działo się pod koniec tygodnia podczas posiedzenia Sejmu. Nasze zaproszenie do programu przyjęli Paulina Matysiak, Partia Razem, Klub Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że poranek pochmurny, ale będziemy się cieszyć zwycięstwem naszej drużyny. Też mamy wszyscy taką nadzieję, trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Piotr Cieplucha, Solidarna Polska. Dzień dobry państwu, dziś pozdrawiam z Jasnej Góry. Michał Sobczak, PSL, Koalicja Polska. Halo, halo, słyszymy się? Mamy jakiś problem, ale mam nadzieję, że go naprawimy. I Bartłomiej Dyba-Bojarski, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No tak, trzymamy kciuki za biało-czerwonych, to oczywiste. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się wyjść z półfinału i to będzie szczęśliwy dzień dla siatkarzy. Ale zacznijmy od wczorajszej daty, daty dla Polski tragicznej. 17 września 1939 roku Armia Czerwona rozpoczęła akcję wyzwoleńczą w Polsce. Tak napisało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Twitterze. Wojska radzieckie przekroczyły linię Kerzona, nie pozwalając Wehrmachtowi zbliżyć się do Mińska. Narody zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy z pewnością powitały żołnierzy, z radością powitały żołnierzy radzieckich. Mamy tyle lat po wojnie, mamy taki wpis, na który oczywiście zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polskie, ale co jeszcze należałoby zrobić, żeby o tej tragicznej dacie mówić prawdę historyczną? Ile jeszcze trzeba zrobić, żeby w przestrzeni publicznej, w polskiej przestrzeni i w przestrzeni międzynarodowej mówić o tym, co rzeczywiście wydarzyło się 17 września 1939 roku i o pakcie Ribbentrop-Mołotow? To są fakty historyczne, o których wydawałoby się, że powinni wszyscy wiedzieć, a jednak zdarzają się takie wpisy. Jak państwo to oceniają? Paulina Matysiak. No cóż, krótko mówiąc, to nie jest pierwsza sytuacja, w której ta rosyjska propaganda próbuje usprawiedliwiać pakt Ribbentrop-Mołotow. I oczywiście my tutaj w Polsce wiemy, reagujemy na takie wpisy, które ten historyczny obraz fałszują. I oczywiście należy to robić, należy prostować takie wpisy. Myślę, że w samym naszym kraju nie mamy z tym problemu. Uczymy się na tym, o tych wydarzeniach II wojny światowej na lekcjach historii. Zresztą nie tylko na lekcjach historii. I wydaje mi się, że Polacy wiedzą, jak wyglądał początek II wojny światowej, jak wyglądały tragiczne wydarzenia września 1939 roku. I oczywiście tutaj na to, co robi ministerstwo innego państwa, nie mamy na to wpływu, jakie komunikaty podaje. Natomiast to, co możemy zrobić, to po prostu te fakty prostować. Mam poczucie, że to się wydarzyło zresztą wczoraj w polskim parlamencie, także przypomnieliśmy te tragiczne wydarzenia z 17 września 1939 roku i sowiecką agresję na nasz kraj, bo wiemy, że to nie był żaden wyzwoleńczy pochód, jak chciałoby może Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rosyjskie ministerstwo. I takie sprostowanie faktów, takie przypomnienie tych wydarzeń także w polskim parlamencie miało miejsce. Pan Bartłomiej Dyba-Bojarski, jak ocenia te wydarzenia? Znaczy to pokazuje tylko, że Rosja putinowska jest kontynuacją Związku Radzieckiego w jakimś tam sensie tej polityki imperialnej, nie wprost, i pokazuje, jakim zagrożeniem jest to ich myślenie o historii, bo pokazuje, w jaki sposób oni w ogóle postrzegają współczesny świat i współcześnie chcieliby budować swoją pozycję międzynarodową. I myślę, że niestety w Polsce chyba nikogo nie trzeba przekonywać i nauczać o tym, czym się ten 17 września dla Polski skończył i jakie były jego skutki i jak wyglądało to rzekome wyzwolenie ze strony wojsk radzieckich, które wkroczyły wówczas do Polski na tereny wschodnie.
Natomiast myślę, że to jest dobra okazja, żeby pokazać Zachodowi, bo niestety na to, co dzieje się w Rosji, nasze możliwości tłumaczenia tam na miejscu w Rosji, oprócz szukania ludzi dobrej woli i historyków, którzy tam będą przekazywali również prawdę historyczną, to się czasami udawało. No w tej chwili niestety chyba jest to wyjątkowo skomplikowane ze względu na represje zwyczajnie, jakie są stosowane wobec osób, które w Rosji sprzeciwiają się tej oficjalnej putinowskiej propagandzie, putinowskiej linii władzy. No ale warto też może pokazać przy okazji tego wpisu i podobnych działań naszym zachodnim partnerom, czy innym, czy na arenie międzynarodowej, jak wygląda polityka rosyjska wobec Polski, jak oni ją postrzegają w kontekście historycznym i jak chcą budować swoją politykę wobec państw naszego, bo to nie chodzi tylko o Polskę przecież, państw naszej części Europy. To samo pytanie do posła Grzegorza Lorka, Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, szanowni państwo, jest taka zasada, kłamstwo wielokrotnie powtarzane może się stać prawdą. Mam bardzo częsty kontakt z młodymi ludźmi i w trakcie jednych z wielu rozmów zapytałem się, jaki ustrój był w naszym kraju do 1989 roku. Już nie chcę zdradzić, z jaką grupą rozmawiałem, ale problem był w tym, że oni nie wiedzieli. Myślę, że propaganda rosyjska liczy na to, że młodzi ludzie nie znają za dobrze historii, nie interesują się historią i będzie im łatwo przekazać prawdę, którą dzisiaj chcą, żeby ona obowiązywała w Rosji. Natomiast tak jak tu przy mojej rozmówcy, pan redaktor zwrócił uwagę, uważam, że trzeba robić wszystko, żeby prawda historyczna, ta jedyna, była obowiązująca. Bardzo dobrze, że MSZ zareagował. Myślę, że nadal trzeba o tym mówić, czyli sympozja naukowe, debaty poświęcone temu i myślę, że także wystawy. Te wszystkie działania, bardzo dobrze się stało, że zostało otworzone muzeum, które opowiada o bardzo ciężkich losach Polaków zamieszkałych na terenach wschodnich. Te wszystkie działania będą powodowały, że będziemy wpajać młodym ludziom tożsamość historyczną, którą przeżyli nasi przodkowie. Tym niemniej działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych muszą być w tej sprawie i w takich sprawach bardzo istotne, bym powiedział wręcz agresywne, dlatego że nasi wrogowie nie będą się wahać, żeby zafałszować historię i żeby przekazem docierać do jak najszerszych kręgów młodych ludzi zarówno w Rosji, jak w Europie i na świecie. Wczoraj podczas obchodów przed pomnikiem ofiar komunizmu przewodniczący łódzkiej Solidarności mówił, że problem stanowi to, że w 82 lata po sowieckim napadzie na nasz kraj, podczas wojny z Niemcami, teraz przy obronie Polski nie możemy liczyć na sporą część obywateli. Dodał, że niektórzy politycy i aktywni zwolennicy opozycji nie wyciągnęli wniosków z tego, co się stało 17 września 1939 roku. To ja przekazuję pytanie jeszcze z tym dopowiedzeniem przewodniczącego Krędza do Michała Ciepluchy, Solidarna Polska. Do Piotra Ciepluchy. Przepraszam, do Piotra Ciepluchy. Przepraszam. Przede wszystkim bym się chciał jeszcze odnieść do tych kwestii międzynarodowych, ponieważ polityka informacyjna, polityka historyczna Kremla pod rządami Władimira Putina to faktycznie kontynuacja tego, co mieliśmy w czasach Związku Sowieckiego, zwłaszcza widzimy to w ostatniej dekadzie. Z czego to wynika? To wynika ze słabnącej pozycji Rosji. Dzisiaj jest to kraj, który jest kolosem na glinianych nogach, z jednej strony pod względem gospodarczym, z drugiej strony pod względem etnicznym i narodowościowym, bo przecież Syberia jest coraz bardziej kolonizowana przez Chińczyków, coraz mniej jest tam rdzennych Rosjan i coraz większe są tam wpływy chińskie, stąd agresywna polityka zarówno względem sąsiadów, patrzmy Gruzja, Ukraina, a także polityka informacyjna, więc takie jest tego źródło. Co my możemy dzisiaj z tym zrobić? Z jednej strony powinniśmy realizować to, co kiedyś nazywaliśmy i przed wojną niestety nie zostało zrealizowane do końca, czyli polityka międzymorza, współpracy z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj mówimy o tym, że jest to współpraca w ramach regionu Trójmorza i ta współpraca już się odbywa na płaszczyźnie gospodarczej, ekonomicznej, na płaszczyźnie infrastrukturalnej i politycznej, ale brakuje mi jednej rzeczy, to nie jest mój pomysł,
od razu się przyznam, ale bardzo mi przypadł do gustu, czyli utworzenia takiej telewizji międzynarodowej, coś na kształt Russia TV czy BBC World, telewizji, która by formułowała przekaz właśnie państw Europy Środkowo-Wschodniej, państw, które znajdowały się pod reżimem komunistycznym przez blisko 50 lat, które musiły znosić ten ciężar, tak byśmy mogli wreszcie z tym przekazem wyjść w świat i kreować go w polityce międzynarodowej, bo przypominam, że reżim komunistyczny to był najbardziej pochłaniający najwięcej ofiar na świecie zbrodnicza ideologia i należy go potępić, a dzisiaj niestety jest on również wśród młodych ludzi gloryfikowany w postaci chociażby koszulek ze zbrodniarzem, jakim był Che Guevara, czy koszulek z sierpiem młotem, które nie są tak samo piętnowane jak symbole nazistowskie, które przecież należy postawić moim zdaniem na równi i konstytucja i przepisy polskie stawiają je na równi z symbolami komunistycznymi. To jeszcze na koniec Michał Sobczak, Koalicja Polska, PSL. Udało się nawiązać połączenie. Panie Przewodniczący, jak PSL ocenia ten wpis MSZ-u Rosji na Twitterze? Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że już mnie słychać. Słychać. Więc świetnie. Jeżeli chodzi o ten wpis, no oczywiście, proszę Państwa, on jest skandaliczny, tak? I tutaj trzeba podjąć wszelkie środki dyplomatyczne, żeby dochodzić prawdy historycznej. Oczywiście sobie też zdawać sprawę z pewnego kontekstu, że dla Rosji oczywiście jest to pewien II wojna światowa, dla nich to jest pewien mit założycielski. Czy pewnego imperium rosyjskiego. No więc Rosjanie starają się ten mit swój wybielić maksymalnie. W dobrych czasach, kiedy dyplomacja polsko-rosyjska działała na odpowiednim poziomie, potrafiliśmy w Rosji na przykład w telewizji publicznej rosyjskiej emitować jak Katyń, aby pokazać naszą wersję historii, pokazać to, co się wydarzyło w Katyniu, jaki był początek II wojny światowej, co było szokiem dla społeczeństwa rosyjskiego, bo ich podręczniki do historii po prostu milczą na ten temat. Więc tutaj przede wszystkim trzeba by pomyśleć o tym, jak wrócić do dobrej dyplomacji polsko-rosyjskiej, tak aby doprowadzić do sytuacji, gdzie prawda historyczna, którą my przedstawiamy, będzie w Rosji szanowana i pokazywana. No miejmy nadzieję, że uda się tę naszą narrację i tę naszą wersję historii przekazać i że takich wpisów będzie coraz mniej. Kończymy wątek historyczny, wracamy do teraźniejszości. Polski Ład to jest temat, który od wielu tygodni nie schodzi z pierwszych stron gazet. Z jego powodu między innymi Jarosław Gowin opuścił Zjednoczoną Prawicę. Wczoraj pierwsze głosowania i dyskusje. Porozmawiajmy o finansowaniu z punktu widzenia samorządów, choć myślę, że naszych słuchaczy oczywiście też i widzów internetowych interesują podatki, ale one są z tym samorządem powiązane bezpośrednio. Podatki trafiły jeszcze do komisji, ale już są przyjęte zmiany dotyczące samorządów, ponieważ w naszym gronie też osoby z doświadczeniem samorządowym albo też zasiadające w samorządach, to porozmawiajmy zacznijmy od tego projektu. Piątkowe głosowanie wprowadziło do polskiego prawa nową subwencję rozwojową. Ma ona zwiększyć możliwości inwestycyjne samorządów. Nowe zasady ustalania dochodów związane są z tym ładem, o którym mówię. Piątkowe głosowanie, z tego co sprawdziłem, posłowie odrzucili 6 poprawek zgłoszonych przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Koalicję Polską. Te poprawki zakładały między innymi zwiększenie udziałów w podatku PIT dla gmin, powiatów i województw, podwyższenie rekompensaty dla samorządów w stosunku do tej, którą założono w projekcie ustawy, czy propozycję, by w tym roku samorządy otrzymały z budżetu państwa ponad 12 miliardów złotych na uzupełnienie subwencji ogólnej. To zacznę od posła Lorka. Dlaczego te poprawki zostały odrzucone? Czy nie chce Prawo i Sprawiedliwość pomóc samorządom w trudnym czasie budżetów postpandemicznych? Panie redaktorze, szanowni państwo, ja najpierw przypomnę historię, bo pamięć ludzka jest złomna. W roku 2012-2013
dokładnie chyba to było 2013, rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, na wniosek przede wszystkim Platformy, trzeba to podkreślić, zmienił ustawę dotyczącą wskaźnika artykułu 242. Każda gmina ma indywidualny wskaźnik naliczania swojego budżetu. To była bardzo ważna decyzja, gdyż ten próg został obniżony 60%, co oznaczało wiele kłopotów dla gmin. Ja chciałbym powiedzieć, że przez 7 lat, gdy byłem samorządowcem w jednej z jednostek samorządu terytorialnego, nie skorzystaliśmy z żadnego programu unijnego. Z bardzo prostego powodu. Zmiana tego wskaźnika spowodowała, że nie mogliśmy zaciągnąć kredytu, gdyż nie zmieściliśmy się we wskaźniku, co oznaczało, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyrażała negatywną opinię w przypadku jakiegokolwiek kredytu, czy też próby innego zadłużenia. I teraz przechodzę do meritum. Pierwszy raz, zresztą to jest poniekąd kontynuacja, bo przypomnę, w poprzednim okresie rządów mieliśmy tylko program schetynówek, który został w tej chwili bardzo rozwinięty, ale pierwszy raz w dziejach polskiego samorządu powstał projekt pomocy jednostkom samorządu terytorialnego. Chodzi o to, żeby samorządy poza programami, które przecież są obecne, za chwilę premier ogłosi decyzję w związku z naborem na Polski Ład pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego. Pozostały przecież cały czas inne programy do infrastruktury drogowej. A pierwszy raz mamy do czynienia z projektem ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego i funduszy polityki regionalnej. Te pieniądze mają pojawić się w samorządach dodatkowo i chodzi o to, żeby, bym powiedział, było jeszcze większe koło zamachowe w dziedzinie inwestycji, żeby było jeszcze więcej możliwości przez samorządy budowy obiektów sportowych, innej infrastruktury i przede wszystkim na innowacyjności. Teraz wracając do pytania pana redaktora, kiedy robi się ustawę, to wszyscy dobrze wiemy, tak samo jak w samorządzie, musi ona być obliczona i przeliczona w budżecie państwa. Czyli jest tak, że projekt pokrywa się z finansami, które państwo bierze na siebie. Czyli kiedy samorządowcy powiedzą sprawdzam, po prostu te pieniądze będą. Nie można dowolnie, bez wskazania źródła finansowania, składać poprawki tylko dlatego, żeby one dobrze brzmiały przed samorządowcami i społeczeństwem. Trzeba jeszcze powiedzieć, że zwiększamy po stronie, ale obcinamy po innej stronie. Czyli wskazujemy do każdej rzeczy, która ma związek z finansami, źródło finansowania w budżecie państwa. To wszystko ma z sobą związek, jest bardzo powiązane. Ja chcę podkreślić jeszcze raz tą doniosłą rolę, że w naszych dziejach 30-lecia ta ustawa w bardzo istotny sposób pokazuje dążenie państwa polskiego do tego, żeby zrównoważyć rozwój całego samorządu w kraju. Nie tylko metropolii, bo przede wszystkim posłowie opozycji skupiali się na Związku Metropolii, na opinii Związku Metropolii, ale gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, małych gmin, tak zwanych powiatów grodzkich i metropolii. Polska jest jedna i chcemy, żeby ten projekt zrównoważył rozwój całego samorządu w skali kraju. To zapytam pani posłanki Pauliny Matysiak. Poseł Lorek mówi o tym, że trzeba to policzyć. Jak rozumiem, jest to policzone. Czy państwa te wyjaśnienia przekonują? Czy to zrównoważenie, o którym mówi pan poseł, właśnie pomocy czy dofinansowania finansów, bo to właściwie są nasze podatki, na te gminy większe i mniejsze, to jest dobry kierunek Polskiego Ładu? No nie, znaczy mnie nie przekonują te wyjaśnienia. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że te zmiany, które będą procedowane i które rząd Prawa i Sprawiedliwości chce wprowadzić, zwłaszcza w tym systemie podatkowym, wiemy o tym, że one doprowadzą do zmniejszenia wpływów do budżetów samorządów.
Po to zresztą była przygotowana ta ustawa. Natomiast warto pamiętać, że te środki, które w ramach tej rekompensaty trafią do samorządów, one są przeznaczane tylko na cele inwestycyjne. Wiemy, że samorządy i tak stracą z wpływów z podatku PIT u siebie i będą miały mniej pieniędzy, w związku z czym będą musiały i tak ciąć swoje wydatki w tych sprawach bieżących. Nie wiem, czy utrzymanie dróg, czy utrzymanie komunikacji publicznej, czy dofinansowanie szkół, do których przecież też dokładają, bo subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków, nawet tych wydatków związanych z zatrudnieniem kadry w szkołach. Więc wiemy, że samorządy będą w trudnej sytuacji i oczywiście lepiej tym samorządom dać chociaż trochę pieniędzy, niż nie dawać im w ogóle. Natomiast ta ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów. Ja się dziwię, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie popierał tych propozycji, tych poprawek składanych przez opozycję. Nie chcę wsłuchiwać się w te rozwiązania, które opozycja przynosi. No ale no cóż, no tak wczoraj było, ustawa została przegłosowana, trafi do Senatu. Natomiast z pewnością będziemy dyskutować dalej nad tymi kwestiami finansowymi, tymi kwestiami w ustawie tej dużej, podatkowej, która nie została wczoraj odrzucona. Był taki wniosek złożony przez Koalicję Obywatelską. Ustawa trafi na komisję i tam na pewno będziemy składać poprawki, bo no, ta ustawa jest po prostu źle napisana i o ile jeszcze początkowo zapowiadała się dosyć ciekawie i wprowadzała progresję, to w tym momencie rząd Prawa i Sprawiedliwości ugiął się przed lobbystami z biznesu i tak naprawdę bardziej faworyzuje tych, którzy zarabiają dużo, faworyzuje biznes zamiast pomagać tym, którzy zarabiają mało, zarabiają na umowach o pracę. To pytanie do pana Bartłomieja Dyby-Bojarskiego, łódzkiego radnego, który na co dzień przygląda się miejskim finansom i widzi, jak te pieniądze są wydawane i w jakiej sytuacji jest Łódź finansowej. Jak pan ocenia Polski Ład z tej perspektywy? Nie będę teraz oceniał może tego, jak te pieniądze są wydawane akurat w Łodzi, bo bywa z tym różnie, w sensie ich jakości ich wydawania. Natomiast jeżeli chodzi no o ale to, jakie jest. Są rzeczywiście potrzebne, czy można je wydawać lepiej, czy rzeczywiście. Oczywiście, że można je wydawać lepiej, oczywiście, że są potrzebne. Natomiast Polski Ład wprowadza zmiany, które będą kosztowały samorządy, nie tylko łódzkie, ale w ogóle około 11-12 miliardów złotych. Jednocześnie ta. Mechanizm zwrotu jakby dla samorządów tego to jest tylko 8 miliardów. Polska 2050 w toku prac w Sejmie w jednej z komisji zgłosiła poprawkę, która na dodatek przeszła na tej komisji, która zmieniała mechanizm naliczania, zwiększała po prostu udział poszczególnych poziomów samorządów w podatku PIT, tak by nie doszło do obniżenia o te kilkanaście miliardów złotych. Prostszy jakby mechanizm, bo to było po prostu przeliczenie. Nie jakieś zwroty, tylko było przeliczenie, ile z podatku się będzie należało na jakim poziomie danego samorządu. I ta poprawka przeszła w komisji, natomiast pan poseł Tomaszewski, łódzki poseł, bardzo związany z samorządem, doprowadził do takiej charakterystycznej dla Prawa i Sprawiedliwości reasumpcji głosowania. Pobawił się w panią marszałek Witek i doszło do odrzucenia tej poprawki, jak i później w całym głosowaniu na sali obrad wszystkich poprawek opozycji, które de facto wszystkie zmniejszały mniej więcej do tego samego, czyli do tego, żeby samorządy na Polskim Ładzie nie straciły środków finansowych. I teraz patrząc na to, co jest dobre w tej propozycji, to niewątpliwie jest to taka stabilizacja dla samorządów, czy próba wprowadzenia mechanizmu stabilizacji, który będzie powodował, że będzie bardziej przewidywalna kwota, jaką samorząd uzyska od państwa, one będą wypłacane w 12 ratach. Na koniec wprawdzie jest korekta w górę bądź w dół, gdyby się okazało, że te wpływy są jednak inne. Niemniej od takiego bieżącego cyklu koniunkturalnego to troszeczkę, który by zaistniał na terenie jakiejś tam gminy, to trochę ten mechanizm ratuje i to chyba jest rozwiązanie dobre. A mówię chyba dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wrzucił ten projekt do obrad Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Rządu 6 września, nie poddał go żadnym konsultacjom społecznym, jeżeli chodzi o samorządy, na żadnym poziomie, ani samorządy gminne, ani samorządy mniejszych miast, ani samorządy dużych miast nie mogły się na ten temat wypowiedzieć.
I trudno jest w tej chwili mówić, że działamy na rzecz którejś z tych grup samorządowych Polski, tej bardziej gminnej, powiatowej czy polskich wielkich aglomeracji, dlatego że nie udało się tego przekonująco policzyć na poziomie samorządów, bo to jednak samorządowcy powinni móc się wypowiedzieć. Podobnie dużo zastrzeżeń było posłów zarówno Polski 2050, jak i innych ugrupowań opozycyjnych co do tego, jak to jest w ogóle policzone i to te 11 dni prac parlamentarnych nad tak ważną ustawą. Pan poseł Lorek podkreśla kilkukrotnie epokowe znaczenie, bez jakichkolwiek konsultacji. To uważam, że to jest bardzo, ale to bardzo zła metoda. I wreszcie ta subwencja inwestycyjna, bo to jest też istotne. Ona ma premiować inwestycje, wydatki majątkowe. Krótko mówiąc, wprowadzamy do polskiego prawa kolejny mechanizm promujący wydatki na beton, na drogi, często bardzo potrzebne. Na budowę nowych instytucji kultury, budowę nowego teatru, budowę nowego basenu, a nie przeznaczamy środków na ludzi. Nie ma możliwości, żeby przy takich stratach w samorządzie podnieść ludziom pensje. A sfera budżetowa po części na karoszku samorządów jest również służba zdrowia, która w tej chwili protestuje, bo nie cała. Tam ludzie zarabiają za mało i wprowadzamy mechanizm, który jeszcze bardziej będzie powodował, że samorządy będą zainteresowane lokowaniem pieniędzy w inwestycje, bardziej bądź mniej potrzebne, bo z tym bywa bardzo różnie, a mniej będzie tych środków na bieżące utrzymanie. Inaczej mówiąc, będzie piękny budynek teatru, tylko nie bardzo będzie wiadomo, co w nim grać, bo ludzie nie będą się bo nie będziemy w stanie utrzymać na przykład zespołu, który ten w tym teatrze będzie. Mówię to o kulturze, ale to samo dotyczy służby zdrowia, to samo dotyczy nauczycieli. Nauczyciele są wynagradzani ze skarbu, z budżetu państwa, niemniej jednak ta subwencja oświatowa, która trafia do gmin, również jest za mała. To zapytam pana Piotra Ciepluchy, który jest też doradcą wojewody i z samorządowcami pewnie spotyka się często. Zarzut tak. Argument ze strony Bartłomieja Dyby-Bojarskiego, zabrakło konsultacji z samorządowcami. Czy rzeczywiście? No i pytanie też o kolejność, bo w tej chwili oczywiście mamy uchwaloną subwencję rozwojową, ale cały czas jeszcze nie jest do końca ustalony kształt przyszłorocznych podatków. No jest jeszcze oczywiście na to czas i pewnie to będzie długo trwało, zanim się to ostatecznie poznamy, ostateczny kształt. Jeszcze trochę potrwa, natomiast no też nie wiemy tak naprawdę, jak ostatecznie będzie wyglądał, kto zyska, kto straci, ile tych pieniędzy w budżecie będzie. No to jeszcze będzie uszczegółowiane. Na dzisiaj mówi się o 8 miliardach złotych, które w 2020 roku mają trafić jako subwencja do jednostek samorządu terytorialnego. I według niektórych analiz rzeczywiście nie będzie to kwota, która będzie w stanie pokryć ewentualne straty, które gminy, powiaty i samorządy województw będą ponosiły w związku z pewnymi zapisami Polskiego Ładu, ale ja bym chciał przypomnieć przede wszystkim o tym, jaka była przyczyna tego stanu rzeczy, a mianowicie podwyższenie kwoty wolnej od podatku, czyli opozycja dzisiaj znowu zaprzecza sama sobie, ponieważ jeszcze jakiś czas temu krzyczała głośno, że należy podnieść tą kwotę wolną od podatku. Ile razy ten temat był podnoszony przez polityków totalnej opozycji, a dzisiaj odwrotnie. Jeżeli ja mam postawić na jednej szali, z jednej strony dobro obywateli, czyli ruch taki właśnie jak podwyższenie tej kwoty wolnej od podatku, pozytywny w kierunku obywateli, a z drugiej strony na tej szali mam położyć dobro jednostek samorządu terytorialnego, to zawsze wybiorę dobro Polaków i dobro naszych mieszkańców. Samorządy sobie poradzą. Mamy wielu samorządowców, którzy są sprawni, efektywni, a wielu z nich niestety, ale marnotrawi swój czas na podejmowanie działań, które zupełnie nie są związane z rozwojem ich jednostek samorządu terytorialnego. Angażują się w politykę ogólnopolską i to właśnie z tych samorządów jest największa krytyka, najbardziej ostra w kierunku rządu. Więc myślę, że Polski Ład przede wszystkim będzie tutaj wspierał jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli chodzi właśnie o rozwój infrastruktury, bo to także są działania przecież prorozwojowe, to także będą firmy, które będą musiały te budynki czy infrastrukturę drogową utworzyć. Natomiast przecież musimy pamiętać o tym, że podatki to nie jest jedyne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, są także inne.
No tak, ale dopytam jeszcze, bo wspominał pan o kwocie wolnej od podatku, natomiast no, na to zwracają też uwagę przedsiębiorcy, którzy mówią i czekają na te ostateczne decyzje, zresztą to jest powód wyjścia z rządu Jarosława Gowina, że jednak przedsiębiorcy za te wszystkie zmiany zapłacą najwięcej, a to jest ta grupa, która powoduje, że powstają nowe miejsca pracy, że generuje, no, gospodarka się rozwija. No ale trzeba wybrać właśnie kierunek. Rząd, obecny rząd, zresztą od dawna o tym mówił, że... No tak, ale rząd nie ma swoich pieniędzy, to są wszystko pieniądze podatników, panie przewodniczący. No właśnie, no i tych mieszkańców naszego kraju, którzy przez ostatnie 30 lat najbardziej cierpieli na transformacji ustrojowej, na tym wszystkim, co się w naszym kraju działo. Dlatego ja nie rozumiem tego, co robi totalna opozycja. Jeżeli wygrają wybory, to będą mogli konsultować te projekty ustaw z samorządami, które będą chcieli wdrażać i będą mogli je realizować. Czyli rozumiem, że teraz, panie Wośle, nie trzeba konsultować z nikim żadnych projektów ustaw, bo się wygrało wybory i ten. No, bo jest to jakieś myślenie, myślę, że ciekawe podejście pan zaprezentował. Jedną rzecz prostując... Wspieramy aktywnie samorządy, Pan Bartłomiej kończy i zaraz odpowie pan Piotr Cieplucha. Pan Bartłomiej Dyba-Bojarski, bardzo proszę. To może tylko dodam, że ja bym może i kupił to, że trzeba zacisnąć pasa w samorządach, bo obniżamy podatki i taka jest decyzja rządu. No tylko jednocześnie nie słyszę o tym, żeby rząd obciął 2,5 miliarda na Pałac Saski albo miliardy złotych na ten ściek kłamstw, który idzie z TVP. Więc w tej sytuacji, kiedy można pewne rzeczy obciąć tutaj, to... Drodzy Państwo, no nie można zabierać samorządom w tym momencie, dlatego że to samorządy realizują jeszcze większość usług publicznych w naszym państwie i państwo na takie rozbuchane wydatki i budowę pięknych zapewne budynków, tylko nie bardzo jak wypełnionych treścią, macie pieniądze, natomiast jednocześnie poziom usług publicznych radykalnie leci. I drugie sprostowanie, rząd ma swoje pieniądze. To jest taki miazmat, że nie ma swoich pieniędzy, ma pieniądze podatników. Rząd ma swoje pieniądze, które pobiera z podatków i to jest jakby normalny mechanizm tego, że to są pieniądze, za które rząd odpowiada i które rząd realizuje zgodnie z ustawami wydatki. Dziękuję. No tak, ale gdyby nie pieniądze i wpływy podatników, którzy też gdzieś pracują, ale to są pieniądze przedsiębiorców. Rząd, tak? To o to mi chodzi, żeby ten mechanizm, żeby nie mówić, że rząd nigdy nie ma swoich pieniędzy. Ma swoje pieniądze, tylko właśnie pobierają od nas podatków. No ale to właśnie uściśliliśmy. Pan Piotr Cieplucha, bardzo proszę. Ja zgodzę się z tym, że poziom usług publicznych spada w jednostkach samorządu terytorialnego. Pytanie tylko z czyjej winy. Moim zdaniem to jest właśnie kierunek działania samorządowców, że wolą twarde inwestycje niż inwestowanie w ludzi. Zresztą zajmowałem się przez jakiś czas... Dlatego wzmacniacie ten system. ...działaniami w tym kierunku. Ja pamiętam, jak właśnie jednostki samorządu terytorialnego nie potrafiły poradzić sobie z najprostszymi zadaniami, które rząd im zlecał. W zasadzie cały ciężar walki z pandemią spoczywał na administracji rządowej, zwłaszcza w pierwszym, początkowym, najtrudniejszym jej okresie. To chciałbym teraz oddać głos... Panie redaktorze, jeszcze tylko jedna rzecz. Ja bym chciała tutaj... To za chwilkę, pani poseł, za chwilkę, jeśli można, za chwilkę. Chciałbym teraz Michała Sobczaka zapytać, bo też chciałbym zachować jakąś równowagę, a za chwilę wrócimy do pani poseł. Panie przewodniczący, mówił tu przed chwilą też, mówili przedmówcy o tym wyrównywaniu szans wśród samorządów między dużymi a małymi, poseł Lorek, wielkimi miastami, a mniejszymi jednostkami. No PSL też jest taką partią, której samorządowcy zarządzają takimi mniejszymi miastami, mniejszymi gminami. Powinno przyjąć z zadowoleniem te zmiany wyrównywania Polski A i Polski B. Jak pan się do tego odniesie? Panie redaktorze, oczywiście PSL jest partią, która jest bardzo mocno osadzona w samorządach i my chyba jak żadna inna partia rozumiemy samorządność. Reforma samorządowa w Polsce generalnie jest chyba jedną z niewielu reform, która w ostatnim 30-leciu naprawdę się udała, jest świetnie akceptowana społecznie. Prawo i Sprawiedliwość samorządów nie rozumie, nie lubi, dąży do centralizacji wszystkiego, co tylko można. I tak naprawdę Polski Ład niestety jest przeciwny samorządom. Tutaj nie mamy, jeżeli chodzi o te zmiany podatkowe, okej, tak, możemy popierać, popieramy kwotę wolną od podatku. To jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o w ogóle dobrobyt w Polsce.
no ale w tym układzie samorządom należy się uczciwa rekompensata, tak? Jeżeli zmniejszamy udział w podatku dochodowym, okej, dajmy samorządom udział w podatku VAT. Dajmy samorządom chociażby subwencję oświatową na poziomie, który pozwoli pokryć wszystkie pensje nauczycieli. I samorządy sobie doskonale poradzą. Ale tutaj tworzymy kolejne fundusze, które mogą być rozdzielane centralnie, gdzie ktoś w Warszawie może stwierdzić arbitralnie, temu damy troszeczkę pieniędzy, temu nie damy pieniędzy. Generalnie Polski Ład ma jeszcze jeden duży mankament. No w ogóle ustawa, a właściwie pakiet ustaw, który po prostu zmienia aż tak dużo, jeżeli chodzi o tą sferę podatkową w Polsce, jest realizowany na łapu capu na ostatnią chwilę, bo trzeba zdążyć przed końcem roku, żeby to zaczęło działać od 2022. Bez konsultacji społecznych, bez odpowiedniego dialogu. Posłowie dostają ustawy na 24 godziny przed wprowadzeniem ich do Sejmu, które mają po kilkaset stron. To jest żenujące, że ludzie potem siadają w ławach poselskich i tak naprawdę nie do końca są w stanie fizycznie przeczytać to przed obradami. Więc nawet taki system procedowania jest niepoważny, bo my nie wiemy do końca, ile błędów jest w tych ustawach, ile innych problemów one wprowadzają. Oczywiście te ustawy też są w jakiś sposób wymierzone w przedsiębiorców, choćby na przykład jeden z projektów związany z podatkiem CIT, tak, i podatkiem przychodowym, który miał być od korporacji, żeby korporacje zaczęły płacić podatki w Polsce. Słuszna koncepcja, można to popierać oczywiście, no ale w samych rozwiązaniach prawnych nie znajdziemy nigdzie zapisu, który mówi o tym, że to dotyczy tylko korporacji międzynarodowych. Więc tak naprawdę wszystkie spółki kapitałowe w Polsce z polskim kapitałem mogą się na taki podatek przychodowy narazić. No i przykładowo, przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy chociażby fitness, które są na stratach wynikających jakby z działań rządu i z lockdownu, nagle się okazuje, że mają stratę. Więc ta strata podatkowa spowoduje, że będą zmuszeni do płacenia podatku od przychodów. Czyli są ukarani przez to, że nie mogą zarabiać i drugi raz będą ukarani podatkiem od przychodów. Więc my mamy tego typu zmiany pojawiają się w Polskim Ładzie i to jest żenujące. Panie Przewodniczący, postawmy kropkę, bo chciałbym, żeby też możliwość odpowiedzi miał poseł Lorek, a wcześniej chciała jeszcze pani poseł Matysiak zabrać głos, to jeszcze poproszę o to zdanie i za chwilę oddam głos panu posłowi Lorkowi. Tak, chciałam się odnieść do tej kwestii związanej z jednej strony z brakiem konsultacji z samorządami, z jednostkami, których te zmiany będą dotyczyć i o tym już moi poprzednicy też wspominali, między innymi pan radny. I oczywiście to jest skandaliczna wypowiedź pana Ciepluchy, pełna arogancji i buty, że przecież jak wy będziecie rządzić, to będziecie sobie konsultować. Nie, proszę pana, generalnie... A co mi to mówiliście rządziła Platforma? Należy konsultować z zainteresowanymi. To jest jedna kwestia. A drugą kwestią jest to, że to naprawdę nie jest żadna potyczka między rządem a samorządami i że państwo chcecie jakieś złośliwości tutaj robić. Tylko to jest kwestia tego, że na tych stratach, które wiemy, że będą i na tym, że państwo promujecie tylko te wydatki inwestycyjne i na te wydatki dajecie fundusze, stracą przede wszystkim mieszkańcy i mieszkanki poszczególnych miast i gmin, i nie tylko wielkich aglomeracji, ale też mniejszych miejscowości, bo nagle się okaże, że włodarze miast, żeby dopiąć swój budżet, muszą ścinać z tych usług publicznych, które realizują na swoim terenie. Za chwilę się okaże, że autobus będzie jeździł nie co pół godziny, tylko co półtorej godziny, żeby można było dopiąć budżet. Zaraz się okaże, że oferta domu kultury będzie o wiele uboższa i nie będzie w zasadzie na co tam iść. Zaraz się okaże, że nie będzie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci albo zajęć sportowych w ośrodku, w jakimś mosirze w danej miejscowości. I właśnie takie działania, jakie państwo przeprowadzacie przez Sejm, które robi strona rządowa, właśnie do tego doprowadzą. Więc dobrze, nie mówmy o tym, że to dajmy jest odpowiedzieć, pani poseł. Dajmy odpowiedzieć. Poprawą na tym mieszkańcy. Dajmy odpowiedzieć. Piotr Cieplucha, jak rozumiem, został wywołany pierwszy, a za chwilę Grzegorz Lorek.
w latach 2016-2019 środki z rządowego programu Maluch Plus, które są przeznaczane na tworzenie, ale i na funkcjonowanie, niekoniecznie na inwestycje miejsc opieki w żłobkach. Co roku wojewoda musiał część tych środków zwracać, ponieważ nie było wystarczającej ilości jednostek samorządu terytorialnego, które chciałyby pozyskiwać te środki, które chciałyby zainwestować te środki, które mają na wkład własny. Podobnie z placówkami wsparcia dziennego dla seniorów. Samorządy wolały te środki dawać jako wkład własny na inwestycje infrastrukturalne w większym stopniu. I tym samorządowcy tłumaczyli to. Także taka jest ich potrzeba i na tym się rząd skupił w tym momencie. Z czego to wynika? Tworzenie kolejnych funduszy celowych nie rozwiązuje sprawy i oczywiście możemy podawać przykłady innych funduszy, które w założeniu są dobre, tak jak Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych, który też w wielu miejscach nie jest wykorzystywany, ale naprawdę te problemy i przyczyny, dla których nie jest wykorzystywany, są głębsze. Pani poseł, dobrze, spróbujmy wyjaśnić jeszcze, bo był zarzut o braku konsultacji i przygotowywaniu tej ustawy na kolanie. Poseł Lorek odpowie z pewnością na te zarzuty. Panie redaktorze, szanowni państwo, ustawa była konsultowana. Był przedstawiciel Związku Powiatów na komisjach, wypowiadał się. Jest stanowisko Związku Metropolii. To jest taki slogan, żebym powiedział, wyciągany, co to znaczą konsultacje. Natomiast jeszcze, nim omówię jeszcze ten to zdanie o konsultacjach, to pytanie, to chciałem zwrócić trochę do historii samorządu. Problemem nie są środki bieżące, utrzymanie samorządu. W małych miejscowościach, powiatach problemem są inwestycje. Tu panu przedstawicielowi Polskiego Stronnictwa Ludowego powiem, że południe mojego okręgu, szczególnie powiat piotrkowski, nie dostał tylu środków, może pan to sprawdzić. Nigdy, gdzie, jak, co w tej chwili. Mam nadzieję, że te pieniądze będą jeszcze większe. Chodzi o to, że ja miałem pieniądze na utrzymanie i umiałem tak nimi gospodarować, żeby w tych sprawach bieżących utrzymania było na należytym poziomie i myślę, że z tym nie miałem problemów. Natomiast dużym problemem albo największym problemem były inwestycje, bo nie było z czego pozyskać, nie było z czego brać, nie było jak to otrzymać. Wolnych środków na inwestycje w gminie przy budżecie 50-milionowym miałem raptem 3 do 6 milionów. To moi drodzy państwo, bardzo mało rzeczy można zbudować. Nie było programów drogowych, nie było programów infrastrukturalnych. Jeżeli ja rozmawiam z samorządowcami, a koordynuję ten Polski Ład na terenie moim, to wiem, jakie są potrzeby. I to nie są potrzeby zespołów Domu Kultury, dlatego że oni sobie bardzo dobrze z tym radzą. Zresztą tych zespołów coraz więcej powstaje, aktywność społeczna jest niesamowita w tej chwili. Jestem pełen podziwu dla kół gospodyń wiejskich, dla ochotniczych straży pożarnych, dla domów kultury, dla przedstawicieli tych jednostek w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich, miastach powiatowych, bo potrafią robić rzeczy niesamowite i ta kultura jest coraz na wyższym poziomie. Zresztą Urząd Marszałkowski realizuje też wiele programów. Natomiast problem jest inwestycyjny. Ciągle wracamy do rzeczy bardzo podstawowych. Budowy kanalizacji, budowy dróg, budowy boisk, budowy hal sportowych, termomodernizacji szkół. Do tej pory placówki oświatowe potrzebują remontu na naszym terenie. O drogach już to już się powtarzamy, nie wspomnę. Natomiast tak jak rozmawiam i z mieszkańcami, ja nie mam skargi w biurze poselskim, jak 3 lata jestem posłem poprzedniej tej kadencji, że ktoś nie odśnieżał. Ja mam skargę, że nie ma drogi gdzieś w jakiejś gminie, gdzie nie ma przedszkola lub żłobka, lub też przydałby się dom kultury w jednej z gmin. Takie są powiedzi, już nie mówiąc o halach sportowych, gdzie zapotrzebowanie na hale sportowe od Łęk Szlacheckich do Piotrkowa, Moszczenicy, to jest naprawdę bardzo duże i o tym samorządowcy rozmawiają. Dlatego i nie zgadzam się z wątkiem braku konsultacji, bo jeżeli szanowni państwo wejdziecie w internet, wystukacie projekt tej ustawy, to od razu wam się pokażą różne opinie, artykuły w tej sprawie. Nie jest też prawdą, co też jest, to już bym powiedział, tak powtarzane, żeby się ludziom zakodowało, że ustawa spadła z nieba. Jeżeli możemy znaleźć szereg artykułów, publikacji prasowych na temat tej ustawy i pozytywnych i negatywnych, to znaczy, że dziennikarze i samorządowcy
ustosunkowali się do tego, była debata i to wszystko się dzieje. Natomiast jeszcze raz chcę zwrócić uwagę, nadal polski samorząd potrzebuje inwestycji. I proszę tu nie mówić o tym, że autobusy przestaną jeździć, bo ja po prostu w to nie wierzę. Może panie redaktorze się odnieść? Bardzo proszę, bardzo mi dobrze. Tak a propos tych konsultacji, to ja tylko przeczytam fragment z OSR ustawy, czyli takiej karty skutków, jaki projekt będzie wywierał, ocena skutków projektu ustawy. Projekt ustawy ze względu na jego pilny charakter nie został poddany procesowi uzgodnień oraz przedstawiony do opiniowania i konsultacji publicznych. To jest o projekcie, o którym w tej chwili mówimy. To mnie się wydaje, że jednak nie został poddany normalnym konsultacjom społecznym, został włożony to rozumiem, że opinii metropolii nie było, przedstawiciela Związku Powiatów na komisji nie było, samorządowcy nie wiedzą, o czym my rozmawiamy. Ale panie pośle, ja nie mówię, że ludzie nie czytali przez te 10 dni tego projektu, tylko że on jest dość obszerny i jak pan doskonale wie, nie, proszę pana, to nie było wyliczenie przed ustalonym systemem podatkowym, dokładne obliczenie, jakie są straty dla samorządów i czy te mechanizmy tam wprowadzone, na przykład ten mechanizm przeliczania na 3 lata wstecz liczony, inaczej niż było to dotychczas, no jednak chwilę czasu zajmuje. Myślę, że każdy samorząd musi się zmierzyć z drugą. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest tak, że pan Cieplucha dokładnie mówił o tym, że wielokrotnie, bo to chodzi o łódzki samorząd, że wielokrotnie krytykowane było tutaj rozbuchanie inwestycyjne przy braku środków na utrzymanie tych inwestycji później. Ja mówię o doświadczeniach tym razem dużego miasta i dużego samorządu, gdzie wiem, czego brakuje. Słusznie to było krytykowane przez Prawo i Sprawiedliwość, bo myśmy to ja to również będąc w tamtej partii wielokrotnie podnosiliśmy, a państwo mówicie, że lekarstwem na to jest jeszcze wzmocnienie tego mechanizmu. No przepraszam, ale to jest absurd. Bo teraz nie, przy najbliższym budżecie... Po prostu na ale to samorządowcy oczekują inwestycji. Jeszcze się nie pogubili w tych meandrach związanych z ustawami. To nie, bo a to ja jest... jednak tutaj jestem... Ja tutaj mówię o tym, czego oczekują bardziej ludzie, a nie skarbnicy w samorządach, bo tam rzeczywiście pewien przelicznik się zgadza. Ja jeszcze jednej rzeczy nie wiem, tak na tle jeszcze tego mechanizmu samorządowego. Mówicie państwo o takim mechanizmie wsparcia wydatków inwestycyjnych. Na ile to się nałoży na wydatki unijne, które również są które współfinansują wiele inwestycji i czy jest możliwe takie dofinansowanie inwestycji, na które już kiedyś dała Unia. Czy tu nie będziemy mieli jakiegoś podwójnego finansowania i nie okaże się, że tylko część tego wchodzi. Ale to jest jakby na przyszłość. Chciałbym to wiedzieć, no niestety brak możliwości to konsultacji. Zostawmy na koniec jeszcze jeden ważny temat, który chciałbym poruszyć, a zostało nam 5 minut. To jeszcze tylko krótko o tej ustawie, uchwale, którą podjęła Rada Miejska Łodzi dotycząca zakazu poruszania się po mieście pojazdom prezentującym drastyczne, nieprzyzwoite oraz pomijające pewne grupy społeczne. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski mówi, że uchwała ma zapobiec podobnym wydarzeniom oraz uniemożliwić prezentację w przestrzeni publicznej treści godzących w dobre imię osób. Po jednym zdaniu poproszę komentarzy na ten temat. Może zacznijmy od Bartłomieja Dyby-Bojarskiego. Tak, ta uchwała została podjęta w reakcji na jeżdżące również po naszym mieście obmalowane w bardzo brutalne obrazy samochody. To nie była dyskusja na temat dopuszczalności bądź niedopuszczalności prawa i prawa do aborcji w Polsce, tylko na temat tego, w jaki sposób można prowadzić na ulicy miasta debatę publiczną. No ja miałem poważne wątpliwości ze względu na to, że to jednak wkracza w sferę wolności słowa oraz że są przepisy kodeksu wykroczeń, które po prostu powinny być realizowane. Niemniej głosowałem za, no bo jestem przeciw takim busom jeżdżącym. Nie chciałbym, żeby moje dzieci były narażone na tego typu widoki. No i niestety też, to trzeba podkreślić, tam z głośników wielokrotnie to słyszałem. Tu stawiamy kropkę, bo chciałbym, żeby wszyscy zabrali głos. Michał Sobczak. No, nie do przyjęcia dla mnie to było. Mam wrażenie, że w Łodzi jest kilka bardziej palących problemów dla Rady Miasta niż akurat jeżdżące furgonetki. Ale jeżeli chodzi o tą uchwałę, myślę, że pokazała lewica rządząca Łodzią, że ma tak samo małą skłonność do debaty uczciwej w życiu publicznym, jak i Prawo i Sprawiedliwość i prawica, a jednak debata w życiu publicznym i spieranie się jest bardzo ważne, żeby wolność słowa mogła kwitnąć. To skoro lewica została wywołana, pani poseł Paulina Matysiak? Ja powiem krótko, ja się zgadzam z tego rodzaju uchwałą, która zakazuje przemieszczania się po mieście furgonetek z hasłami antyaborcyjnymi, z hasłami homofobicznymi i wiemy, że takie furgonetki wjeżdżały. Tutaj radny
Bojarski mówił o tym, jak wygląda ta To muszę debata, sprostować. To nie była jak uchwała wjeżdżają, antyaborcyjna, tylko chodziło o do brutalne, miast. niezależnie od treści. Pani poseł, Znaczy, przepraszam, to nie była przepraszam, uchwała. ale czy ja mogę skończyć wypowiedź, bo mam mało czasu. Ja panu nie przerywałam, kiedy pan komentował tę uchwałę. Dla mnie zastanawiające jest to, że wiemy już o tym, że wojewoda chce tę uchwałę uchylić, mimo że jeszcze całości dokumentacji nie zna, ale już na konferencji prasowej powiedział, że ją unieważni. Będę na pewno przyglądała się tej sprawie i pilotowała to, co się dzieje w Łodzi, bo z pewnością miejsca na taką debatę w taki sposób być nie powinno. To skoro został wywołany pan wojewoda, to Piotr Cieplucha, doradca wojewody. Przecież projekt uchwały i sama uchwała, która została przegłosowana, jest powszechnie wszystkim znana. Wojewoda wczoraj wypunktował wszystkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które są naruszane przez tą uchwałę i zapowiedział, że stwierdzi jej nieważność. Takiego gniota prawnego w historii łódzkiego samorządu już dawno nie było. To była decyzja polityczna wynikająca z tego, że radny Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Koalicja Obywatelska wchodzi właśnie w tą retorykę marksizmu kulturowego. To jest kontynuacja akcji jeszcze z ubiegłego tygodnia, kiedy to zaatakowano jeszcze samorządową kartę praw rodziny województwa łódzkiego, również przez samorządowców z Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy przeciwko naruszaniu wolności słowa, a ta uchwała przede wszystkim narusza konstytucyjne prawo wolności słowa poprzez nieostre sformułowania. Na to zwrócił przede wszystkim uwagę wczoraj pan wojewoda i bardzo się cieszę, że taki komunikat wczoraj poszedł w kierunku Łodzia. To jeszcze krótko, poseł Grzegorz Lorek na koniec. Zgadzam się z przedmówcą. Samorząd łódzki boi się prawdy i chcę przekazać młodym ludziom, jak można natarczywie kłamać. Wojewoda nie miał innego wyjścia, jak podjął właściwą decyzję i mam nadzieję, że szybko ją wcieli w życie. Dziękuję bardzo. Będziemy się tej sprawie oczywiście przyglądać i wracać do niej. Dziś musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za udział w programie. Paulina Matysiak, Partia Razem, Klub Lewicy, Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość, Piotr Cieplucha, Solidarna Polska, Michał Sobczak, PSL, Koalicja dziękuję, Polska, Bartłomiej Dybo-Bojarski, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Tylko u nas. Rozmowy nie tylko o polityce. Z politykami i nie tylko. W sobotnie przedpołudnie w Radiu Łódź. Tylko u nas zaprasza Tomasz Lasota.